Siema, z tej strony Kamil, witam na kanale Combat.pl. Dzisiaj mam dla Was szybką recenzję bluzy Combat Shirt od Maskpolu, mapa CS01. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy sobie od wykonania. Rękawy, tak jak i barki, są zrobione z 50% bawełny i 50% poliestru, podobnie jak spodnie. Obszycie w ripstop, czyli co centymetr mamy przeżyte grubszą nicią, co zapewnia nam lepszą trwałość, mniej podatne na rozdarcia są te rękawy. Główne torso jest wykonane w 95% z poliestru i 5% lajkry. Daje to nam bardzo dużą elastyczność. Od środka mamy taki polarek Milusi. Jest to miłe dla skóry, przy czym dla combat shirta chyba wolałbym, żeby to było jak najcieńsze, żeby jak najmniej się pocić. Po to są w końcu combat shirty zrobione, żeby nosić je pod kamizelkami taktycznymi. Dlatego trochę nie rozumiem tego rozwiązania. Może być w tym ciepło, dalej jest przewiewnie, ale kiedy nie ma wiatru, może nam się zrobić w tym gorąco i zaczniemy się po prostu pocić, jak mamy szczególnie jakiegoś plate carriera na strzelankach airsoftowych. Ale idąc dalej, rękawy, tak jak wcześniej wspomniałem, poliester, bawełna, po dwie kieszenie na każdym rękawie. Są dość szerokie, bo są też w harmonijkę, zrobione trochę na cargo, zapinane na zamek błyskawiczny. Mają też bardzo ładnie wykonany panel velcro, do którego możemy sobie napiąć jakieś moral patche albo inne naszywki. Idąc dalej, mamy zgrubienie na łokciach, które służy nam również jako kieszeń na wkłady ochronne na łokcie, żeby nam się nic nie stało w nie, jak będziemy się czołgać, a nie chcemy nosić zewnętrznych nałokietników. Dalej, rękawy są bardzo szerokie. Regulacja jest na rzep, więc klasycznie i bardzo, bardzo dobrze w sumie. Jest wytrzymały, przy czym jak go zepniemy, to może się wydawać, że robi nam się worek na przedramieniu. Przez to, że są takie szerokie i nie zwężają się szybciej na koniec. Ale ja to też na to patrzę jak na plus. Mimo, że wygląda to może trochę dziwnie, jak mamy taki worek zapięty na końcu nadgarstka, ale daje bardzo dużo mobilności. I to jest chyba największa zaleta tego combat shirta, że jest bardzo luźny i elastyczny, tak? Ta część na torso jest bardzo elastyczna, rękawy nam nie krępują ruchów. Możemy się bardzo fajnie wygiąć w bardzo różne pozy. To też jest bardzo fajny szczegół, że rękawy są wszyte z takim trójkątem, z tego samego materiału co torso, co nam też zapewnia raz, że przewiewność pod pachą wyżej niż tylko do samej linii szycia. Jeszcze jeden mały szczegół. Na lewym rękawie mamy dwie szlufki z gumki. Nie do końca jestem pewien po co. Szczególnie, że są na rękawie, nie gdzieś wyżej. Można powiedzieć, że może na długopis, ale ciężko tam sięgnąć tak naprawdę. Do przełożenia jakiejś na przykład rurki od camelbacka. Jak camelback mamy w plecaku, to zwykle rurka idzie po szlufkach. Może wy macie jakiś pomysł, do czego może to się przydać akurat. Szczególnie, że z drugiej strony tego nie ma, jest to tylko na lewym rękawie. No ja się pierwszy raz z taką rzeczą spotkałem, więc po prostu nie wiem. Nikt nie jest idealny. Koniec końców, jest to bardzo wygodny combat shirt. Chyba najbardziej wygodny combat shirt, jaki miałem kiedykolwiek na sobie, szczerze wam powiem. Mam nadzieję, że to polarkowe podszycie nie przekreśli tego combat shirta w moich oczach. Bardzo chcę go lubić, jest dla mnie super wygodny, ale prawdziwy test będziemy mogli wykonać, jak temperatury osiągną 30 stopni. Ja polatam z plate carrierem jakimś, z repliką na strzelance i zobaczymy wtedy, czy nie spowoduje zbyt obfitego pocenia się. I to będzie tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie nam znać w komentarzach, co wy sądzicie o tym combat shircie. Zostawcie lajka, zostawcie suba i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!